Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy to jemy. Dzisiaj pokażemy szybciutki ekspresowy przepis na kawę bananową. Oglądajcie do końca, bo my pod koniec co? Próbujemy. Próbujemy. Piona. Co potrzebujemy na naszą kawę bananową? Przede wszystkim, moi drodzy, kawę rozpuszczalną. Możecie użyć bezkofeinowej, jeżeli robicie tą kawkę bananową dla dzieci, albo kofeinową, albo możecie nawet zrobić to z kawy nierozpuszczalnej, tylko trzeba byłoby odcedzić później ten napar. Ja w każdym razie robię z kawy rozpuszczalnej kofeinowej. Trzy łyżeczki kawy. Można użyć więcej, jeżeli chcecie, żeby kawka postawiła Was na nogi. No i zalewamy z gorącą wodą. Pamiętajcie, że kawę rozpuszczalną nie zalewamy wrzącą wodą. Zalewamy, moi drodzy, używając 100 ml wody. Jak widzicie, za kawką stoją już banany. Będzie to kawka dla 3 osób, w związku z tym 3 banany. Jeżeli chcecie dla mniejszej ilości osób, to zredukujcie ilość składników. No i tak, 3 banany. Moje są bardzo, bardzo dojrzałe, bo widzicie, mają te czarne kropki. No i szklanka mleka prosto z lodówki. Jest to mleko bez laktozy w naszym przypadku. 300 ml takiego mleka potrzebujemy. I do tego wszystkiego jeszcze odrobinkę cukru wanilinowego. U nas to będą 2 łyżeczki, możecie 3 łyżeczek użyć. Nie chodzi tutaj o słodkość tego cukru, ale chodzi o aromat, bo słodkość tutaj już nam zagwarantują nasze banany. No więc ja tutaj już wrzucam powoli składniki. Marysia jest zajęta, bo akurat ćwiczy aerobik, więc już jej nie angażowałam w robienie kawki, ale pewnie chętnie spróbuję, jak ona smakuje. Przygotowanie tej kawy jest niezwykle proste. A jaka pyszna jest! Ja jeszcze doleję z pół szklanki mleka, bo myślę, że to będzie gęstość odpowiednia. Także możecie sobie regulować ilość tych składników odnośnie gęstości, jaką chcecie uzyskać. Jeżeli użyjecie mniej mleka, no to będziecie mieć bardziej gęstą kawę, ze względu na te banany, które po zmieleniu nadają właśnie taką gęstość. Dobrze, ja już przykrywam i zaraz zacznę mielić. No i już po sprawie. Jeżeli chcecie, możecie użyć lodu. Ja osobiście nie lubię dużo lodu, bo lód rozcieńcza napój. No ale po jednej kosteczce, po to, żeby schłodzić nieco kawkę, warto. No i oczywiście ten bardzo przyjemny bajerek, czyli bita śmietana. Voilà, gotowe.
Marysia przerwała ćwiczenia, żeby spróbować kawkę, ale proszę Marysiu, zobacz jaka fajna z bitą śmietanką jest. To co, próbujemy? Co smakuje ci? No. No, więc co, polecamy czy nie? Tak. Polecamy Wam ten przepis. Róbcie sobie takie chłodzące napoje, dopóki jeszcze jest gorąco i jest, co się, jest dlaczego się chłodzić. A my się już z Wami pożegnamy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa! Pa! Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.